Na co najbardziej jury będzie zwracało uwagę, wybierając Miss AWF? Znaczy przede wszystkim na charakter, na osobowość, na poczucie humoru, no i nie ukrywam, że na urodę również. A która z kandydatek według Pani ma największe szanse? Mam trzy faworytki, ale nie zdradzę nazwisk teraz. Czy uważa Pani, że AWF przoduje w kwestii pięknych studentek wśród poznańskich uczelni? Myślę, że tak. I przede wszystkim, będąc na castingu, mając możliwość wybierania dziewczyn, byłam pod ogromnym wrażeniem urody, temperamentów, charakterów i osobowości. To proszę jeszcze zdradzić, jaka jest główna nagroda. Główna nagroda to jest chyba wycieczka dla dwóch osób. Natomiast ja jako przedstawicielka pracowni sukien ślubnych Ostaszewska mam również swoją twarz i nie wiedząc, nad którą się zdecydować. Na co najbardziej?